Cześć, dzień dobry moi mili, witam Was w kolejnej historii na moim kanale. Dzisiaj będzie gwiazda polskiego filmu, mężczyzna, który sprawiał, że naprawdę w wielu domach wiele osób miało świetny humor, pomimo że zagrał naprawdę dużo ról filmowych, serialowych, a także teatralnych, to najbardziej znany był z roli w samych swoich oraz w kontynuacjach tego filmu. Ale jak to bardzo często w życiu bywa, niestety udowadnia nam na każdym kroku, że lubi przewrotność i często jest tak, że właśnie te osoby, które swoją zawodową drogą sprawiają wiele przyjemności swoim widzom w życiu, a także są takimi rozbawiaczami, poprawiaczami nastroju, w życiu prywatnym niestety bardzo często borykają się z problemami, no i niestety często również po prostu nie mają szczęścia. Tak samo było w przypadku pana Wacława Kowalskiego. Myślę więc, że dzisiejsza historia o jego życiu będzie bardzo interesująca. Wacław Kowalski urodził się 2 maja 1916 roku w Grzacku, w ówczesnym Cesarstwie Rosyjskim. Od 1968 roku miejscowość nazywa się Gagarin i leży w obwodzie smoleńskim. Tam właśnie jego ojciec został wywieziony podczas I wojny światowej i również tam aktor przyszedł na świat. Oczywiście były to trudne czasy, kiedy rodziny non-stop zmieniały miejsce zamieszkania z powodu trudnej sytuacji politycznej, no i oczywiście z powodu wojen. Natomiast pan Wacław nie miał łatwego dzieciństwa również z tego powodu, ale w tym dzieciństwie niestety miały miejsce dwie tragedie w jego rodzinie. Najpierw zmarł jego ojciec, Wiktor, który prowadził własną kuźnię. Podczas pracy w kuźni odłamek metalu wpadł dziadkowi do oka. Niedługo po przeprowadzonej w Warszawie operacji zachorował na zapalenie opon mózgowych i organizm poddał się. Wspominał w wywiadzie Jan Kowalski, syn aktora. Niedługo później zginęła starsza siostra pana Wacława, która wracała z kościoła i dobrze bawiła się z koleżankami. Niestety wpadła do bugu i mocny nurt szybko porwał 12-letnią siostrę Józię. Niestety nie udało jej się uratować. Wracając z odpustu postanowiła się wykąpać. Mówiłam wówczas, chodź do domu, ale nie posłuchała. Wróciłam do Gnojna, a niedługo potem dowiedziałam się, że porwał ją nurt rzeki. Ciało odnaleziono kilkaset metrów dalej, koło skarpy, powiedziała ówczesna koleżanka dziewczynki. Mimo tych naprawdę smutnych wydarzeń, Wacław Kowalski był radosnym dzieckiem, rozkochanym w muzyce. Właśnie nawet z muzyką planował związać swoją przyszłość zawodową. Planował, że zostanie śpiewakiem operowym, ponieważ śpiew był jego największą pasją. Plany te pokrzyżowała mu wojna, ponieważ podczas I wojny światowej jego rodzina została ewakuowana przez wojska rosyjskie na wschód. Po wojnie Kowalscy wrócili do Polski i zamieszkali we wsi Gnojno. W roku 1937 Wacław Kowalski ukończył seminarium nauczycielskie i rozpoczął pracę. Później w 1939 roku walczył w kampanii wrześniowej w partyzantce. Pewnego razu to właśnie talent aktorski, który dopiero co się objawiał, pomógł mu ujść z życiem. Pewnego dnia dwóch Niemców przyszło go aresztować. Akurat byłem w jego domu, czytamy we wspomnieniach Kazimierza Szpury, sąsiada z Gnojna. Spał w drugim pokoju, usłyszał jednak nieproszonych gości. Wstał i podciągając portki wyszedł. Gdy Niemiec zaczął mówić do niego na ty, Wacek podskoczył do niego w te słowa. Jaki ja dla ciebie ty? Co za ty? Niemca zamurowało do tego stopnia, że nawet się nie ruszył. Wacek w tym czasie wybiegł i uciekł. Oczywiste jest, że walka w partyzantce nie przysporzyła mu uwielbienia u władz. Musiał się później po wojnie ukrywać. W obawie przed aresztowaniem uciekł z Białej Podlaskiej, w której zastało go wyzwolenie. Po II wojnie światowej studiował w Łódzkim Konserwatorium Muzycznym. W tym okresie zgłosił się jako statysta do Teatru Wojska Polskiego. Tam Leon Schiller dał mu rolę, od której zaczęła się jego kariera aktorska. Z Łodzią związał się na dłużej i występował w teatrach Pinokio oraz Nowym. Miał wtedy bardzo duże poczucie humoru. Ludzie zapamiętywali go jako takiego człowieka, który właśnie zawsze jest duszą towarzystwa, zawsze sypie dowcipami jak z rękawa, bardzo dobrze zabawia wszystkich. Tam też poznał miłość swojego życia, u boku której spędził całe życie. Mowa tu oczywiście o Stanisławie Kowalskiej z domu Osikowskiej.
Ślub wzięli w 1943 roku. I jak to bardzo często się mówi, w parze raźniej. Oczywiście w zależności od tego, która płeć wymawia to przysłowie, to mówi się, że za silnym mężczyzną zawsze stoi jeszcze silniejsza kobieta, a za silną kobietą jeszcze silniejszy mężczyzna. A tu chyba po prostu chodzi o to, że w parze lepiej, bo człowiek ma wsparcie, może skupić się na rozwoju. Jeśli ta para jest taką naprawdę parą jak z obrazka, już pozostając w klimacie oczywiście przysłów, to wydaje mi się, że po prostu lepiej człowiek realizuje się zawodowo, bo ma po prostu wolną głowę do tego, jest szczęśliwy i praca przychodzi mu łatwiej, a szczególnie jeżeli ją kocha. Natomiast tutaj pani Stanisława była nie tylko dla męża wsparciem, ale jak wspominał syn, również pierwszą i najważniejszą recenzentką. Ról uczył się w pociągu, potrafił się wyłączyć i chłonął poszczególne kwestie. Gdy miał wątpliwości co do ich zagrania, odwoływał się do opinii mamy, która była surową recenzentką, wspominał starszy syn. No i właśnie ten syn przyszedł na świat 3 lata po ich ślubie, a 10 lat później również drugi syn Maciej. I mimo, że mówiłam wam, że pan Wacław był takim człowiekiem, który rozbawiał ludzi, to jednak syn zapamiętał go raczej jako surowego człowieka. W życiu codziennym nie był taki weselutki jak w filmach. Pamiętam go jako ojca surowego, wymagającego porządku i utrzymującego z synem dystans, dodał. W 1946 roku zadebiutował w filmie, w którym zresztą miał przyjemność śpiewać, czyli spełnić swoje marzenie z dzieciństwa. Mowa tutaj oczywiście o Zakazanych piosenkach. W roku 1951 zdał eksternistycznie egzamin aktorski. 4 lata później przeniósł się do stolicy, wiadomo, do Warszawy i tam związał się z teatrami. Występował w teatrach Młodej Warszawy, klasycznym, polskim, na Woli. W 1953 roku wystąpił w kolejnym słynnym filmie – Przygoda w Mariensztacie. To tam właśnie spotkał swojego kompana, z którym już zawsze był później kojarzony. Wiadomo, że chodzi tutaj o Władysława Hańczę. W latach 50. na dobre związał się również z filmem. W tym czasie stworzył kilka naprawdę przekonywujących ról chłopów, jednak zwykle były to role drugoplanowe oraz epizody. Wszystko zmieniło się w 1967 roku, kiedy Sylwester Chęciński, reżyser Samych swoich, obsadził go oczywiście w głównej roli w swoim filmie. No i tutaj błyskawicznie przyszedł sukces i wielka sława. No, brawurowo zagrana rola Pawlaka przysporzyła mu uwielbienie fanów. Można jednak powiedzieć, że Wacław Kowalski urodził się po to, żeby zagrać Pawlaka. Do czasu Samych swoich nie miał większych ról. Po tym filmie stał się znany. Nie otrzymał za tę rolę jednak żadnej nagrody filmowej. Jedyne honory, jakie nań spłynęły, pochodziły od widzów. Bardzo dobre było to, że pan Wacław sam w swojej głowie wykreował sobie, jak będzie wyglądał Pawlak, ale była to inspiracja i to inspiracja żywym człowiekiem, bowiem pierwowzorem tej postaci był Kazimierz Waszczuk, u którego zatrzymaliśmy się, gdy przejeżdżaliśmy na lotnisko. Tata często się z nim przekomarzał, a później wspaniale go naśladował. Choć w domu mówił czystą polszczyzną, bez żadnych naleciałości, wspominał Jan Kowalski. Już w odcinku o Samych swoich, gdzie sporo wam powiedziałam o odtwórcach głównych ról, wspomniałam wam, że tutaj jednak było tak, że to oczywiście Władysław Hańcza był największą gwiazdą. Miał na swoim koncie już niesamowite role i jako gwiazdę go traktowano. Pan Wacław patrzył na niego troszeczkę z zazdrością. Dodatkowo to nie on miał grać tę rolę, ale widziano w niej innego aktora. Podobno scenarzysta nie był zadowolony z tej zamiany i przysłowiowo rwał włosy z głowy, dlatego pan Wacław postanowił, że udowodni wszystkim, że jest świetnym aktorem i że świetnie da radę sobie w tej roli. No i trochę pana Władysława również zawstydził tym, jak świetnie poradził sobie z dialektem, który panu Władysławowi, jak to się mówi, nie wchodził. No i oczywiście wielkim sukcesem były też kontynuacje, czyli Nie ma mocnych z 1974 roku, a także trzecia część
Kochaj albo rzuć z 1977 roku, na którą reżyser zgodził się tylko pod warunkiem, że będzie kręcona w Stanach. Myślano, że władze PRL-u nie wyłożą takiej kasiorki, a tu się okazało, że hajs się znalazł i cała ekipa wybrała się na fajne wakacje w pracy. Oczywiście tutaj również pojawiła się dobra passa dla pana Wacława, bo po takim hicie otrzymywał bardzo wiele ról, bardzo wiele propozycji nowych ról i zagrał w wielu filmach. Wystąpił m.in. w Ziemi, Ewa chce spać, Pętli, Kalosze szczęścia, Wolne miasto, Drugi człowiek, Ogniomistrz Kaleń, Klub kawalerów, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Gdzie jest generał, Rękopis znaleziony w Saragosie. Tylko w 1971 roku na ekrany weszło 11 filmów z jego udziałem. Mimo to, że już wcześniej pojawił się w naprawdę wielu filmach. Bywał też w teatrach telewizji, pojawił się m.in. Baladynie, Młynie nad Lutynią, Domu Otwartym, a także w wielu serialach, takich jak Przygoda psa cywila, 40-latku czy 07 Zgłoś się. Ale przełomem oczywiście kolejnym w jego karierze był serial Dom, gdzie wcielał się w legendarną rolę Ryszarda Popiołka. No i grało mu się świetnie w tym serialu, zresztą ten serial naprawdę rozciągnął się w czasie, jeżeli chodzi o jego realizację, zresztą jest kultowy, jest o nim także odcinek na moim kanale i pewnie grałby w nim dużo dłużej, gdyby nie kolejna tragedia, która przydarzyła się w jego życiu. Tym razem był to najbardziej dotkliwy z możliwych ciosów, ponieważ chodziło o jego młodszego syna Macieja. Obaj jego synowie bardzo dobrze się uczyli i byli zdolnymi chłopakami, dlatego starszy zdawał na medycynę, zresztą udało mu się ten kierunek ukończyć i młodszy poszedł w jego ślady. Obydwaj byli wielką nadzieją i dumą swojego ojca. Dlatego strasznym ciosem była śmierć młodszego z synów, Macieja, który zginął w wypadku samochodowym. Miał tylko 26 lat. Przedwczesna śmierć syna spowodowała, że aktor załamał się, wpadł w depresję i całkowicie wycofał z zawodu. Producenci serialu Dom oczywiście dali aktorowi odetchnąć, ale mieli nadzieję, że nie będzie to koniec jego kariery i przygody z filmem i serialem. Dlatego pojawili się u niego w domu, chcąc go namówić na to, aby zagrał w kolejnej serii. Niestety, aktor pokazał im tylko odwrócony do ściany przodem telewizor i powiedział, że jego już to zupełnie nie interesuje. Ostatnie lata spędził w domu w Brwinowie pod Warszawą. Tata czasami zgłaszał bóle w okolicy mostka, ale mimo 74 lat był zdrowy. Lubił pracować w domu i ogródku, hodował pszczoły i robił zakupy. Aktor zmarł 27 października 1990 roku. Był przy nim syn. Gdy 27 października wszedłem przypadkowo do rodziców, by dowiedzieć się, co u nich słychać, tata drzemał. Wychodząc, spojrzałem na niego przez uchylone drzwi i coś moim lekarskim oczom zaczęło nie pasować. Podszedłem do niego, poruszyłem, zobaczyłem, że ciężko oddycha i jest nieprzytomny. Mówił Jan, syn aktora. Mężczyzna zmarł niestety w karetce w drodze do szpitala. Przyczyną jego śmierci był udar mózgu. Został pochowany w swojej miejscowości przy młodszym synu. Jego żona zmarła w 2004 roku. Natomiast oczywiście pan Wacław jest obecny w naszym życiu za każdym razem, kiedy oglądamy filmy i seriale z jego udziałem. No i oczywiście na czele z kultowymi samymi swoimi, którzy, i tu bardzo fajna informacja, 40 lat po premierze film znalazł się w grupie walczących o nagrodę Złotej Kaczki dla najlepszej polskiej komedii stulecia. Przypuszczam, że oczywiście najwięcej osób będzie właśnie samych swoich tutaj przytaczało w komentarzach. Oczywiście nie krępujcie się, ale jestem też ciekawa, czy faktycznie pan Wacław zapadł wam w pamięci w innych rolach. No i oczywiście, czy wiedzieliście więcej na temat jego życia prywatnego. Oczywiście zapraszam was do śledzenia mojego kanału, a najlepiej zrobić to subskrybując go i wciskając dzwoneczek. Jakiś czas temu na moim kanale pojawiały się także filmy z serii Kryminalne zagadki show biznesu albo Tajemnice show biznesu. I wiele osób mówiło mi, że bardzo tęskni za tą serią.
Teraz YouTube trochę się ucywilizował i postanowiłam wrócić do takiego nagrywania, ale tutaj właśnie chciałam Was zapytać, czy mielibyście ochotę posłuchać trochę bardziej takich kryminalnych i mrocznych historii w moim wykonaniu? Jeśli tak, to pewnie założyłabym nowy kanał, na którym publikowałabym takie treści, więc czekam na informacje od Was, co myślicie o takim pomyśle. Koniecznie mi napiszcie, a ja Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca. No i jak zawsze, zawsze będę Wam za to dziękować i oczywiście zapraszam już niebawem na kolejny odcinek, bo cały czas pracuję dla Was, żebyśmy mogli wspólnie i przyjemnie spędzać czas. Pa!